Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Jak to właściwie jest? Bogacić się, czy się nie bogacić? Czytając Biblię możemy wpaść w zakłopotanie, bo z jednej strony wszelkie dobra ziemskie są oznaką błogosławieństwa, a z drugiej przykład Jezusa wskazuje nam na ubóstwo. Nie da się ukryć, że pieniądze i wszelki majątek, jaki można zgromadzić, jest dobrym polem do działania dla złego. Czy więc bycie bogatym przeszkadza w zdobyciu nieba? Bogaty młodzieniec nie chciał rozdać swojego majątku i odszedł od Jezusa. Dobre wskazanie podaje nam święty Augustyn. Nauczcie się być bogatymi i biednymi, zarówno ci, którzy macie coś na tym świecie, jak i ci, którzy nie mają nic. Spotkacie żebraka, który się pyszni i bogacza, który się korzy. Bóg patrzy na serce. Fragment, który dziś rozważamy, jest przygnębiający. Widzimy zdecydowaną różnicę klas, powiemy nawet niesprawiedliwą. Bogacz ubiera się w bardzo drogi bisior, a Łazarz od życia otrzymuje tylko wrzody, które psy przychodzą lizać. Ta różnica jest tylko jednak za życia, bowiem to, co dobre i to, co tragiczne, ma swój koniec w chwili śmierci. Ta przypowieść jest o tym, że człowiek może zbezcześcić dobra, które otrzymujemy w darze od Stwórcy. Dobra są po to, by się nimi dzielić i by nas łączyły. Jeśli idziemy w kierunku gromadzenia, czyli nadużywamy ich tylko dla własnych celów, gdy one nas oddzielają. Tak tworzy się ta ogromna przepaść, która grodzi bogacza od Łazarza. Nie da się ukryć, że bogactwo zabiło wrażliwość na los drugiego człowieka. Lecz ten brak wrażliwości nie dotyczy tylko posiadających więcej. On dotyka coraz częściej nawet tych, co mało mają. Jeśli nie potrafi się dostrzec innego człowieka w potrzebie jego biedy, to wtedy wszystkich nas dotyka bieda. Bieda miłości. Posiadaczowi majątku niczego nie brakowało z tego, co sprawiało, że dobrze się bawił i czerpał radość z ucztowania. Jednak nie posiadał imienia, a to od początku opowieści zapowiadało jego osobisty dramat jako osoby, której życie zmierza ku nicości, bo nic po sobie nie zostawi. Pewnie to, co miał, to zostało podzielone, choć mowa jest o braciach, a nie o dzieciach. Więc tym bardziej widzimy człowieka skupionego tylko i wyłącznie na sobie. Był tak zapatrzony w swoją sakiewkę, że nie widział największego skarbu, jaki być może mijał każdego dnia, a mianowicie Łazarza leżącego u jego bramy. Czyż nie przypomina nam to opowieści o talencie, który sługa ukrył w ziemi z obawy przed swoim panem? Nie zrobił z nim nic, żeby powielić jego wartość. Tak samo właśnie postąpił bogacz. Nie zrobił absolutnie nic w czasie, kiedy mógł. Jego późniejsze błaganie już nic nie wnosi. Znamy powiedzenie, że mądrość przychodzi po szkodzie. Jednak szkoda nastąpiła, nic jej nie cofnie. Jesteśmy wezwani, by swoim zaangażowaniem i pracą rozwijać talenty, jakie otrzymaliśmy. Bogactwo samo w sobie może nas rozleniwić, by jeszcze bardziej się rozwijać. Wartość pieniądza, kariery i zeszczytów jest zbyt często przejaskrawiona. Jesteśmy jednak tylko ludźmi. Albo aż ludźmi, bo powinniśmy kierować się rozumem. Nie korzystając z mądrości, niszczymy to, co w nas jest piękne, czyli radość bycia ludźmi wolnymi od przywiązań. Jak pisał Gogol, serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani się nie kupuje, ale które się ofiaruje. Z Panem Bogiem.